Witam, akwarysta niedzielny. Czy warto inwestować w media filtracyjne? Drogie media filtracyjne, cudowne media filtracyjne. Wszystkie te, które chwalą się, że parę kulek potrafi wyczyścić nam 100, 200, 300, 400 litrów akwarium. Oczywiście biologicznie, mówimy o mediach biologicznych. Chociaż według mnie, mojego takiego zdania, filtracja mechaniczna równa się filtracji biologicznej, a filtracja biologiczna równa się filtracji mechanicznej w różnym stopniu, ale generalnie ja jeden rodzaj filtracji łączę z drugim rodzajem filtracji i dla mnie jedne medium, które mam w jednym koszu, w kubełku, jest tak samo medium filtracyjnym do filtracji mechanicznej, jak i tak samo do biologicznej. Z tego względu tak uważam, dlaczego tak uważam? Uważam to z tego względu, co można było przeczytać na początku mojego filmu. To nie jest moja jakaś tam opinia, tylko to jest po prostu skopiowane z jakiejś tam strony, już teraz nie pamiętam, generalnie o filtracji w zbiornikach wodnych, różnych, rzekach, jeziorach, stawach, oczkach wodnych i też w akwariach. Tak ogólnie, jak mi sobie przypomnę, to umieszczę link pod filmem do tej strony. Dobra, wracając do tematu, do nagrania tego filmu znowu na taki temat skłonił mnie film Sławka z kanału Aquascaping TV, który przedstawił nam jednego z producentów mediów filtracyjnych u siebie, który w opisach swoich mediów filtracyjnych ma napisane, że jest lepsze od tych najlepszych, czyli te najlepsze, lepsiejsze, nie wiem jak to jeszcze nazwać i tak dalej. Moje zdanie po tym, co ja wyczytałem, co ja jak gdyby moje doświadczenie, co mi mówi, chociaż ono jest niewielkie, jest troszeczkę inne niż to, co te firmy wszystkie nam próbują powiedzieć. Wszystkie z tych firm czołowych, które produkują media filtracyjne, prześciga się w określeniu powierzchni do osiedlania się bakterii. Niektórzy piszą 700 metrów, niektórzy 500, niektórzy 1000, 1200, a nawet i 2000, gdzieś tam jakiś, nie wiem, Maspex, czy jak mi się tam nazywał, wszystko w metrach kwadratowych. Nasza wyobraźnia jest oczywiście bardzo duża. Jak sobie wyobrazimy 700 metrów kwadratowych i popatrzymy na przykład na naszą działkę budowlaną, no to od razu widzimy te wszystkie bakterie, które leżą sobie na tej wielkiej powierzchni, kurczę, i myślimy, o, to musi być bardzo dobre medium filtracyjne. Jedną rzecz, która określa medium filtracyjne, to jest porowatość, czyli pory. Czym jest porowatość? Porowatość jest niczym innym, jak tylko określeniem wolnych przestrzeni w danej strukturze, czy to w kamieniu, w plastiku, czy w styropianie, czy w czymkolwiek. Tak, to są wolne przestrzenie, które są w całej strukturze określonej, nie wiem, na centymetr sześcienny, czy tam na cal. Tak jak na przykład przy gąbkach porowatość jest określona w PPI 10, 20, 30, 40, 50, 60 PPI, a nawet i chyba 80 PPI do akwarystyki można zastosować, chociaż to będzie nam ograniczać bardzo mocno przepływ filtra. Ale nie będę się tutaj zagłębiał w te wszystkie mikrony, mikrometry, jakieś tam inne te rzeczy. Powiem tylko tyle, że przez ten czas, przez ten okres, kiedy wywaliłem te,
te moje media filtracyjne, troszeczkę tam poczytałem i do jakich wniosków doszedłem? Wielkość tych wolnych przestrzeni w gąbce różni się od wielkości przez tych wolnych przestrzeni, czyli tej porowatości takiego najlepszego medium filtracyjnego około 3 razy. To znaczy te wolne przestrzenie w gąbce są 3 razy większe. Ten wiodący producent, jeden z wiodących producentów tych mediów filtracyjnych podaje nam, że 1 litr takiego medium filtracyjnego wystarczy na 400-litrowe akwarium. Moje ma 350 brutto, więc jakieś tam, nie wiem, 320, 330 litrów netto, może 300 litrów nawet netto, liczając piach i kamienie, więc to medium filtracyjne zajmuje mi jeden kosz w moim filtrze kubełkowym. Ale mój filtr kubełkowy ma 4 kosze, więc jeżeli gąbki mają o 3 razy mniejszą jak gdyby tą powierzchnię do osiedlania, 3 czy 4 razy mniejszą tą powierzchnię do osiedlania się tych bakterii, a mam 4 kosze, to wychodzi mi na to, że mam to samo, jakbym kupił litr tego cudownego medium filtracyjnego. A do tego jeszcze używam 2 filtrów przy swoim akwarium, więc mam 8 koszy, więc mam 800 litrów mógłbym przefiltrować. Ale to jest tylko teoria. Każdy z nas chyba widział akwarium Takashi Amano w Lizbonie, w oceanarium w Lizbonie. Tam jest zbiornik, ma 180 tysięcy litrów. Tak na szybko licząc, jeżeli 1 litr medium filtracyjnego ma wystarczyć na 400 litrów wody, a u Amano jest 180 tysięcy, więc dzielimy 180 tysięcy na 400, wychodzi nam 450 litrów takiego medium filtracyjnego, powinno wystarczyć do przefiltrowania całego tego jego potężnego zbiornika w Lizbonie. Oglądałem film na YouTubie i widziałem tą filtrację tego zbiornika i ona na pewno nie ma ani 450 litrów, ani 700 litrów, ani nawet 1000 litrów, a podejrzewam, że ma, nie wiem, 10-20 tysięcy litrów ta filtracja. Czemu Amano nie zastosował cudownych kulek, cudownych kamyczków, czy cudownych wałeczków? Nie zrobił sampa, powiedzmy 1000 litrów? No to nie wiem, każdy musi sobie odpowiedzieć sam. Ja doszedłem do wniosku, że w gąbkach osiedli się tyle samo bakterii. Żadne medium filtracyjne cudowne nie wytwarza nam bakterii. Biologia jest biologią, która się zawiera w naszym zbiorniku. Filtr jest tylko czymś dodatkowym, co ma wspomóc tą biologię, a nie ją zastąpić, jak gdyby. Tak? Jeżeli mamy chory zbiornik, niestabilny biologicznie, żadna największa filtracja nam nic nie pomoże. Bakterie muszą się czymś odżywiać, bakterie muszą mieć dostęp do tlenu. To jest następny aspekt cudownych kamyczków, które tę swoją porowatość liczą całościowo, więc w tych najgłębszych strukturach tych kamyczków też jest liczone te wolne przestrzenie, które według mojej oceny i mojego takiego zdania na pewno po jakimś czasie są zatkane, zapchane, i tam może przebiegać jedynie denitryfikacja, a nie nitryfikacja. Dlaczego ja zdecydowałem się na stosowanie biobali jeszcze u mnie, oprócz gąbek, w jednym filtrze? Biobale są jednym z takich mediów filtracyjnych, które poza też biologiczną filtracją dobrze wpływa na filtrację mechaniczną, ponieważ woda, jeżeli włożymy te biobale do pierwszego kosza,
gdzie woda z całymi tymi zanieczyszczeniami przepływa przez te biobale, a ich struktura, tak jak było widać na obrazkach, które tutaj Wam wklejam, jest taka, że z tym pędem ta woda, te wszystkie grube zanieczyszczenia, jeżeli przepływa przez te biobale, to je po prostu rozbija. Rozbija je na drobniejsze, co jest łatwiejsze potem przy procesie przerabiania tych zanieczyszczeń przez bakterie. Biobale też są różne, o różnych kształtach. Każda firma też udowadnia, że ich te biobale są lepsze, te są najlepsze, ale mi się wydaje, że jakie byśmy biobale nie kupili, to one tą funkcję właśnie taką rozbijania grubych zanieczyszczeń będą spełniać. Może będą troszeczkę mniej tą filtracją biologiczną, ale się zajmować, ale na pewno tą mechaniczną będą się bardzo dobrze zajmować. Uważam biobale za jeden z lepszych wynalazków w akwarystyce. Najczęściej stosowany przy filtrach zraszanych, ale do kubełków też się nadaje. Pod warunkiem, że ten przepływ tej wody będzie dosyć duży, tak? Nie będziemy, nie wiem, stosować tych biobali za na przykład watą albo jakąś bardzo gęstą gąbką. Dlaczego jeszcze stosuję gąbki? Wszyscy producenci tych właśnie cudownych mediów filtracyjnych piszą nam o wypłukaniu tych mediów od czasu do czasu w wodzie z akwarium, w wiadereczku i z włożeniem z powrotem. O ile na początku ta porowatość tych mediów filtracyjnych jest bardzo duża, tak jak już wspomniałem, po jakimś tam czasie te najdrobniejsze kanaliki, które są wewnątrz tych kamyczków, czy tych kuleczek, czy tych wałeczków, one na 100% są pozatykane. Nie jesteśmy w stanie tego wypłukać tak płucząc sobie we wiaderku pod takim ciśnieniem. Jeżeli byśmy to wzięli może pod kran, pod jakieś duże ciśnienie, może gdybyśmy wygotowali, to tak przywrócilibyśmy może do stanu pierwotnego te kamyczki. Co innego jest z gąbkami. Gąbka ma taką strukturę, że te wolne przestrzenie, te kanaliki, te pory, one są, można powiedzieć tak, po prostu przelotowe, tak? Z jednej strony wchodzi, z drugiej strony po połączeniach różnych wychodzi, tak? Czyli jeżeli byśmy wlali do jednej takiej pory wodę, ona wypłynie nam z drugiej strony, czego przy kamyczkach na pewno nie zrobimy. Tyle, tak uważam. Gąbki u mnie, mówię, chyba prawie od 2 lat. Akwarium przechodzi jakieś tam swoje stany, tak jak u każdego innego akwarysty. NO3 spada, rośnie. Miałem okres, w którym NO3 miałem na poziomie 0, właśnie na gąbkach. Teraz mam okres, kiedy mam NO3 w granicach 15, może 20 maksymalnie. Podmianki nie robię już tak, jak kiedyś robiłem. Właśnie kiedyś, dlatego że robiłem podmianki 30-40%, to NO3 właśnie tak zbijałem bardzo, bardzo mocno, że wychodziło 0. Teraz robię może 5%. Może nawet nie 5%, może 2%. Czasami to jest 10 litrów wody, czasami to jest 15-20 litrów wody. Dobra, tyle mojego zdania na temat tych mediów filtracyjnych. Oczywiście ja nie mówię, że te filtry, te media nie działają, bo one działają, i tylko że nie są warte tych pieniędzy, które za nie płacimy, tak? 70, 80, 100, 120 zł, zależy od sklepu, czy to Allegro, czy sklep stacjonarny. Gąbka spełnia tą samą rolę,
Jest jeszcze jedna kwestia taka, że oczywiście, jeżeli mamy akwarium przerybione, akwarium, w którym ta masa materii jest bardzo duża, więc potrzebujemy dosyć dużo tej filtracji, ale w normalnie funkcjonującym akwarium nieprzerybionym nie jesteśmy w stanie mieć więcej bakterii, jak gdyby na zapas, tak? Nie damy rady wykarmić tych bakterii, więc nadfiltracja, możemy mówić o nadfiltracji tylko w sensie takim mechanicznym, że wkładamy duży filtr, dużo mediów filtracyjnych, które będą nam dużo wody filtrowały, ale biologicznie to będzie to samo, co byśmy zrobili to w mniejszym filtrze. Tyle. Nie chciałem tego tak za mocno zagmatwać i nie wiem, czy mi się to udało, czy mi się nie udało. W ogóle miałem problemy z dźwiękiem. Film miał się oczywiście ukazać w niedzielę, ale nie nagrał się po prostu głos i muszę dogrywać ten głos właśnie w takiej formie. Dobra, dzięki za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się, hej!